I proszę Państwa, temat dyżurny, czyli Straż Miejska. Chciałbym się odnieść do tego tematu, przedkładając pewne propozycje do realizacji. Otóż inicjatorzy tego referendum, i tutaj wyrażam głęboki żal i smutek, no nie skontaktowali się nawet ze mną na zasadzie takie: dzień dobry panie burmistrzu, przedkładamy wniosek, jak pan widzi tutaj debatę, jak pan to widzi. No tak, nie muszą tego zrobić. Natomiast popełniają szereg różnych grubych błędów, o których ja chciałbym powiedzieć. Proponują na przykład, aby referendum odbyło się razem z wyborami parlamentarnymi. Otóż jest to niemożliwe zupełnie, bo wybory parlamentarne rządzą się innymi prawami. Inny komisarz wyborczy się nimi zajmuje, a referendum miejskie czy gminne rządzi się innymi prawami. W tym samym lokalu wyborczym, w którym są wybory parlamentarne, nie może się odbywać referendum. Możliwe byłoby zorganizowanie referendum gminnego w tym samym dniu, w którym są wybory parlamentarne, a to jest logistycznie niemożliwe. No bo nie mamy możliwości przy lokalu wyborczym, gdzie jest lokal wyborczy parlamentarny, stworzyć lokal wyborczy do referendum. Tak więc to jest, znaczy z punktu widzenia finansowego dla gminy, to byłoby idealne, bo to naszą kartkę tam wkładamy i mamy o wiele taniej, jest komisja, ale to jest niemożliwe ze względów prawnych. Z wyborami prezydenckimi odbywało się referendum w sprawie Straży Miejskiej. Jakoś tam to ogarnęli. Tak, ale może mieli taką możliwość, żeby mają lokal wyborczy, na przykład szkoła, to można, jest świetlica, wybory parlamentarne, sala obok, ale nie wszędzie tak możemy zrobić w końcu. Dlatego tutaj to jest raczej niemożliwe. Kwestie inne. Proszę Państwa, jeżeli koledzy mówią, no bo chcą zlikwidować Straż Miejską i w debacie, jeżeli ja byłbym szeregowym obywatelem miasta, bym zdał, a co w zamian? No panowie proponują, że 20 tysięcy złotych przekazywaliby na policję, czyli 200 tysięcy w skali roku i policja ma być antidotum na brak Straży Miejskiej. Otóż etat policjanta kosztuje 130 tysięcy złotych rocznie i to jest dzielnicowy. Gmina, podpisując takie porozumienie z policją, musi płacić 130 tysięcy złotych przez 5 lat. Dopiero po 5 latach ten policjant jest wchłonięty w struktury policji funkcjonującej w danej gminie. Bo policjant to nie jest tylko człowiek i mundur, to też są koszty ogólne, radiowóz, administracja i tak dalej. Czyli 130 tysięcy. Panowie za 200 tysięcy złotych sfinansowaliby półtorej dzielnicowego, więc żadne antidotum dla służby patrolowej i współpracy w mieście. Kolejna rzecz. Mówią panowie, że można niepełnosprawnych wstawić do monitoringu. No ale to chyba tylko ci niepełnosprawni by obserwowali i swoje wnioski by wyciągali, bo zgodnie z prawem, które funkcjonuje w Polsce, obserwacje monitoringiem zdarzeń i potem współpracę z policją mogą realizować określone służby. To jest albo policja, albo Straż Miejska. Więc prosiłbym, żeby nie opowiadali ludziom tego typu rzeczy, że można zwolnić cywilnych pracowników czy mundurowych Straży Miejskiej z monitoringu i wstawić niepełnosprawnych na pół etatu, bo to będzie taniej. To są nieprawdziwe informacje i na bazie takich informacji też zbierane są w tej chwili jednak podpisy. Panowie sami odrzucili moją współpracę, bo ja powiedziałem, że jeżeli byłaby debata, ocena Straży Miejskiej, szukanie dróg wyjścia, być może trzecie pytanie referendalne, czy jesteś za modernizacją, optymalizacją, modyfikacją, reformą Straży Miejskiej, tak? W przypadku no tego nie ma. I panowie powiedzieli, nie chcemy czekać na decyzję Rady Miejskiej odnośnie tego, czy sama ogłosi referendum. Jak nie chcą czekać, to ja się wycofuję z mojej propozycji przedkładania Radzie Miejskiej takiej propozycji i będę chciał się oczywiście merytorycznie konfrontować z kolegami w tym znaczeniu. Debata się odbędzie, ale to odbędzie się piękna debata, w której będziemy pokazywać plusy i minusy Straży Miejskiej. Bo ja jeszcze raz podkreślam, robimy analizę SWOT Straży Miejskiej. Są plusy, są minusy, ale jak ktoś mówi zlikwidować coś, zakopać i spalić, to niech pokaże system funkcjonowania. I teraz na przykładzie ostatnich zdarzeń Barsz Sosnowskiego, tak? Straż Miejska interweniowała na Ogrodowej, bardzo się fajnie zachował pan Szypryt, złożył zawiadomienie, przyjechała Straż Miejska interweniuje, Barszcz Sosnowskiego rośnie na nieruchomości pana Szaleskiego,
docieramy przez ogrodnika miejskiego do pana Szaleskiego. Pan Szaleski w konsekwencji tego, tą roślinę wycina, spala, utylizuje, nie ma problemu. Ale jak Radio Weekend podało informację, że Straż Miejska interweniowała i ogrodnik tym się ma zająć, się pojawił głos. No co to za straż? Co to za skuteczność? A co, Straż Miejska miała przez płot przeskoczyć na prywatną nieruchomość i wyciąć tą roślinę? Gdyby ona rosła w parku, w lasku miejskim, to byśmy działali od razu. Dzisiaj rano w TVN-ie występował właśnie komendant Straży Miejskiej i był news związany właśnie z tym barszczem. Także w ocenie Straży Miejskiej są oceny zbyt pochopne. Zbyt pochopne. My musimy szanować prawo, które obowiązuje. I to zdarzenie najlepiej pokazuje, że Straż Miejska no, zadziałała skutecznie, tak? Bo pan zawiadomił, właściciel się dowiedział, wyciął, spalił, zutylizował. Policja nie zastąpi Straży Miejskiej, bo tylko możemy rozmawiać o etatach dzielnicowych. Poprzez naszą współpracę nie zwiększy się liczba służb patrolowych. Policja nie zajmie się na przykład egzekucją uchwały śmieciowej. Nie zajmie się targowiskami, parkometrami. I teraz powiem, co, jak ja się przygotowuję do tej debaty. Kilka osób w urzędzie otrzymało zadania i mnie najbardziej boli takie porównywanie liczba mieszkańców, koszt Straży Miejskiej, jeszcze sobie tam odejmują przychody, które ma Straż Miejska. Więc nasza Straż Miejska nigdy nie była nastawiona na przychody, bo nie miała fotoradaru. Jak ktoś liczy w taki sposób, że straż kosztuje 3 miliony, 1,5 miliona zarobiła na fotoradarze i potem 3 miliony minus 1,5 dzieli przez liczbę mieszkańców, to takie rzeczy wychodzą bardzo ciekawe. Ale chcąc porównywać straże miejskie, trzeba przedstawić zakres ich działania. Na przykład nie każdy wie, że w kosztach Straży Miejskiej Chojnickiej jest na przykład ochrona tego obiektu. Pracują 4 cywilni pracownicy, którzy chronią ratusz, tak, dozorują od godziny 14 do 6 rano codziennie i przez weekendy. Ja mogę szybko zdjąć te etaty i zmniejszę koszt Straży Miejskiej i będziemy tańsi niż te, które podaje pan Kaczmarek. Tak? Ale to będzie zabieg socjotechniczny, bo ja te pieniądze przerzucę dokładnie gdzie indziej. Trzeba porównać obszary monitoringu, jakie są w miastach. Trzeba porównać kwestie inne. Ja na przykład nie odejmuję od Straży Miejskiej kosztów, które poniósłbym na obsługę parkometrów. Nie mówię o przychodach z parkometrów, bo byłoby zupełnie chore. Ale gdybym miał zatrudnić firmę, która by obsługiwała parkometry, to też byłby pewien koszt. Tak więc to będę przedstawiał tego typu rzeczy, bo Straż Miejska Chojnicka ma różne zadania, które będziemy realizować. I my do tej debaty się przygotowujemy. Ja będę chciał zaprosić do debatowania przede wszystkim służby, z którymi współpracuje nasza Straż Miejska, czyli Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Ochrona Środowiska, czyli Powiatowy Inspektor Powiatowy, Inspektor Sanitarny, czyli te służby. Dalej, samorządy osiedlowe, placówki oświatowe i inne osoby, które będą chciały wziąć udział w dyskusji. Do każdej debaty będę zapraszał oczywiście inicjatorów referendum na określonych zasadach, tak żeby każdy miał prawo zabrania głosu. Będziemy również, przedstawiając konkretne argumenty, będziemy pokazywać źródła tych informacji. I mogę tylko zaapelować do mieszkańców, żeby składając swoje podpisy pod referendum, bo ja nie mogę nikomu zabronić i nie będę apelował, żeby nie szli do referendum, takiego błędu nie zrobię. To jest wolna wola mieszkańców. Natomiast nawet jeżeli państwo złożycie podpis pod tym referendum, że ono się ma odbyć, to zechciejcie potem zapoznać się z wynikami tych debat, które będą tutaj realizowane, a jeżeli trzeba będzie, to ja z tymi wynikami do państwa postaram się dotrzeć w drodze listu. To nie jest, tak jak powiedziałem, obrona Straży Miejskiej. Ja nie zamierzam się okopać i się bronić, tylko chciałbym doprowadzić do rzeczowej oceny i dobro, które płynie z tej inicjatywy referendalnej jest takie, że bardzo skrupulatnie i dokładnie prześwietlimy i ocenimy funkcjonowanie Straży Miejskiej. Na pewno jakieś konkretne wnioski będą. Jeżeli chodzi o kalendarz tych debat, to chciałbym powiedzieć, że
przewiduje realizację tych zadań w drugiej połowie sierpnia. Teraz jest okres wakacyjny, każdy ma jakieś swoje plany. Myślę, że po 15 sierpnia rozpoczniemy tenże cykl. Ile spotkań pan burmistrz? Nie wiem, a do skutku, ile będzie potrzebnych? Będzie potrzebny. Co jest skutkiem? Skutkiem jest dojście z informacją, bo problematyka będzie taka. Ja ekonomicznie rozbiorę czynniki pierwsze Straż Miejską, tak? Czyli pokażę system miasta bez Straży Miejskiej, czyli zatrudnienie do parkometrów N ludzi, zatrudnienie do pilnowania obiektów N ludzi, monitoring wygaszamy, policja monitoringu nie poprowadzi. Niech ci panowie wiedzą, którzy są na Straż Miejską bardzo zawzięci, że nikt nie będzie w stanie obsługiwać monitoringu, którym będzie mogła się posługiwać policja, jeżeli to nie będzie służba mundurowa. No macie to w Czersku. Państwo jesteście dziennikarzami, wiecie. No tam też próbowano wstawić jakiegoś niepełnosprawnego czy sprawnego. To nic nie pomoże. Musi być służba mundurowa, inaczej nie ma współpracy. No więc skutkiem likwidacji Straży Miejskiej będą docierał do ludzi. Nie ma monitoringu. Nie ma monitoringu. Dalej muszę pokazać koszty obsługi tych działań, które podejmuje Straż Miejska. A one są mniej widoczne, tak? Czyli te wszystkie targowiska, uchwały śmieciowe, realizacja różnych innych zadań. Dalej, ośrodek profilaktyki rodzinnej, MOPS i te wszystkie inne kwestie. Też będę musiał pokazać, kto to zrobi, jaki będzie koszt. Jak dokonamy takiej rozbiórki, to oprócz tego, że jak panowie mówią, zaoszczędzimy 2 miliony, to wcale ich nie zaoszczędzimy, będzie pewien koszt, pewnie mniejszy niż 2 miliony, ale pewnych zadań nie będziemy realizować. To jest to, co powiedziałem do pani Marii. Jak państwo będziecie wyjeżdżać ze swojej posesji samochodem, ktoś wam bramę zastawi, to Straż Miejska przyjeżdża szybko, ale policja takimi zadaniami się zajmować raczej nie będzie, bo drogówka ma różne zdarzenia i tak dalej. Nie wiem, no komfort się zmniejszy. Mówiłem już wiele razy o empatii, mówiłem o innych sprawach, o pomocniczości, o tym mundur, nie mundur. Dalej to powtarzam. Wiele dobrego może z tego wszystkiego wyjść, natomiast panowie dążą do czegoś. To dążenie ma wymiar, moim zdaniem, nie tylko społeczny, ale również polityczny, co widać. Były tutaj też deklaracje, że partie polityczne działania, no na razie nie widzę poparcia partii politycznych. Pytałem również Mariusza Brunkę, czy... No to nie jest oficjalne, bo ja nie wiem w ogóle, czy kongres istnieje w Chojnicach. Na to chyba, że jedna, dwie osoby. To się zmienia co chwilę nazwa. Natomiast co chcę powiedzieć. Pytałem Mariusza Brunkę, czy PHS firmuje to referendum. Nie. To jest inicjatywa, w której pan Kaczmarek występuje jako pan Kaczmarek. Tak? Także z wielkim spokojem to tylko może wyjść nam na dobre. A jeżeli mieszkańcy podpiszą się i pójdą do referendum i odwołają Straż Miejską, to ja z pełną pokorą Straż Miejską rozwiążę i będziemy funkcjonować, ale jestem przekonany, że nasze życie będzie o wiele trudniejsze. O wiele trudniejsze. Ja chciałem jeszcze zapytać, te podpisy, dane, które są zbierane przez inicjatorów, tak samo pieczołowicie weryfikowane, jak na przykład podpisy, nie wiem, wcześniej. Nie, Znaczy ja powiem szczerze, że osobiście tych list nie będę oglądał, żeby ktoś mi nie postawił zarzutu, że ja z listy wyciągnę sobie kilku znajomych i będę dzwonił, no co tobie się stało, że ty się tak wygłupiasz. Ale to chyba weryfikacja następuje w drodze określonej prawem. Tak? Nie wiem, kto ją realizuje, czy miasto, czy komisarz wyborczy. W urzędzie. Będziemy Znaczy ja tak się nie zachowam na przykład, jak pan, nie wiem, tam, który publikuje nas. A zostawmy już, bo to nie ma sensu. Nie, nazwiska mnie nie interesują. Jak zbiorą podpisy, stosowna komisja powie, że jest, uruchamiamy referendum w dogodnym terminie. Czy są wiarygodne? Nie, no bo słyszałem, że tak dość zasobliwie, przynajmniej niektórzy ci. To znaczy ja powiem, że na przykład zbieranie podpisów w czasie Dni Chojnic takie jest troszeczkę nie fair play. No, to święto miasta, a tu pan Kaczmarek biegał po rynku i podpisy zbierał. Po co to robi? Jeszcze zaczepiał Ukraińców, Białorusinów, oni w ogóle nie w temacie, o co chodzi, musiałem im tłumaczyć. Mówię, no taka jest demokracja, u nas oczy przecierali ze zdumienia, że to jest niemożliwe, żeby. Ja mówię, no tak, no, wyższa forma demokracji. Także naprawdę z wielkim spokojem, druga połowa sierpnia będziemy dyskutować. Ja może
Będę miał właśnie okazję, żeby po raz pierwszy tak merytorycznie z panem Kaczmarkiem podyskutować, z panem Sawickim, z panem Ajsie Laubem rozmawiam na ulicy, spotykamy się nieraz i widzę, że jest silnie zacietrzewiony na Straż Miejską.